Dzień dobry, wieczór. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać, czy rano, czy wieczorem, czy w godzinę premiery. To nie jest pomyłka, to nie jest jakiś poprzedni unboxing, tak? Jestem w koszulce z PZLP11C. Jest specjalnie założona na moje polo ukochane. Posłuchajcie, trochę ciasno, ale dam radę. Twardym trzeba być, nie miętkim. Dzisiaj posłuchajcie nowy model od Arma Hobby w naszej ofercie. Nowy jak nowy, bo ten model, w ogóle PZLP11C w skali 1,48 jest od jakiegoś czasu w sprzedaży, ale jest w sprzedaży ekspercki zestaw. A ja Wam prezentuję dzisiaj zestaw Model Kit, czyli skromniejszy. Ramki są te same, no, po prostu nie ma pewnych dodatkowych, takich bonusowych elementów w tym zestawie. Jest to taki zestaw SOTE, nie ma już tutaj jakiejś ilości wielkiej blachy, masek, masakrycznego zestawu kalkomanii, że głupiejemy, który w końcu wybrać i w końcu nie i odkładamy model do szafki. Nie, ten model, proszę bardzo, raz, dwa, koniec. Bierzemy monetę, reszka czy orzeł, malujemy, sklejamy w tych barwach albo sobie robimy łaciatą jedenastkę, bo jest też taka opcja. I przełazimy teraz do pudełka, co w trawie piszczy, a dokładnie co w pudle piszczy. Proszę bardzo, tak wygląda pudełko PZL-a P11C w skali 1,48 w wersji Model Kit od polskiej firmy Arma Hobby. Kawał pudła, powiem Wam. W porównaniu z 7,2 to faktycznie, powiem Wam, że jak 7,2 eksperckie zestawy byłyby pakowane w tej wielkości pudło i jeszcze jedną rzecz, to bym się nie pogniewał. Szczególnie dla tej drugiej rzeczy. Tu mamy, proszę bardzo, dwa wzory malowań. No tych standardowych naszych, tak? Jeszcze nie tych przyszłościowych kamuflaży, tylko jednobarwnych. I tu mamy, proszę, PZLP11C ze 111 Skadry Myśliwskiej z Poznania, Armia Poznań. I drugi, 122 Eskadra Myśliwska z Krakowa, oczywiście Armii Kraków. Ja już byłem taki szczwany, wyjąłem sobie wcześniej pudełko i mamy takie coś. Super sprawa. Nikt nie pogniewa się nigdy o takie pudełko, szczególnie modelarze. Można sobie elementy chować, farbki ustawiać na regale, żeby nie latały, nie mieszały się. Bardzo fajny patent, wzmacnia model. No i proszę bardzo. Tak prezentuje się nasza jedenastka w wersji C, 4/8. Wyciągamy. Na razie ramki odkładamy, znaczy ramkę odkładamy, bo ten model to jedna wielka ramka. Kalkomanie również, proszę bardzo, pęseta, siostro skalpę, a może niekoniecznie. Co mamy? I przybliżamy teraz, zjeżdżamy z kamerowaniem. Nic się nie przestawiło, dobrze. Wielkość instrukcji standardowa dla Arma Hobby. Made in Poland, Poland, siłą. Mamy model, jaki zestaw, jaki numer katalogowy. Uwagi, krótki opis historyczny modelu w języku polskim, w języku angielskim. Zawartość pudełka. No zobaczymy, bo w Mustangu, jak oglądaliście Mustanga Model Kit, no to mogliście się ze mnie uśmiać. Producent zapewnia nas, że są kalkomanie. Są. Zapewnia nam szybkę. Szybka jest. Mały zestaw blaszek. Mały zestaw blaszek jest. I posłuchajcie, ramka, czyli ta plastikowa, oraz maski, szablon. No i była zabawa z tym szablonem, bo myślałem, że szablon, no to tak będzie coś oddzielnie. A to się okazuje, gucio. No i teraz patrzcie, co tu się dzieje. Jaki PZL 11 jest, każdy powinien powiedzieć. Wiedzieć to powinien.
Więc nie jest to jakiś potężny, z nie wiadomo jaką ilością czegokolwiek model. Jest to, pamiętajcie, w miarę nowoczesny, na koniec lat 30. myśliwiec górnopłatowy, górnopłat. I nie ma tu co oczekiwać, że model tej klasy będzie zawierał 1500-1900 części. Na PZL ta ilość części, na jedenastkę, czy też nieważne, czy to siódemka będzie, czy jedenastka, tu nie da rady więcej części zrobić, chyba że ktoś by wpadł na pomysł i każdy, powiedzmy, zrobiłby kadłub z blachy i sobie, proszę bardzo, rób co chcesz z tym, wywijaj. Mamy kroki, co, gdzie, jak przykleić, bardzo dobrze opisane. Tak, jeszcze jedna rzecz. Zestaw farb. No i oczywiście na pierwszym miejscu wskazana jest polska firma Hataka, a później AK, Life Color, bardzo dobra firma, Amo, Hambrol, Vallejo, super, Tamiya nie używałem, przykro mi bardzo, nie wypowiem się na temat na przykład Hataki, Life Coloru. No, Hambrola znam ze starych jeszcze dziecięcych lat, powiem wam, nie malowałem ostatnio tymi farbami. Mam nawet takie 35-letnie farby, które, uwaga, żyją. Da się nimi malować, nic się nie dzieje. Hataką malowałem, fajna bardzo firma. Polecam serię czerwoną pod aero. Jest też niebieska pod pędzelek, jak i również troszeczkę inaczej pachnąca seria pomarańczowa. Ale czerwona i pomarańczowa to jest aero tylko i wyłącznie, nie ma co się bawić pod pędzel, nic tam prawdopodobnie, nie nadaje się do tego. Life Color, rewelacyjna włoska firma, produkująca naprawdę niesamowite odcienie, historyczne bym powiedział, bez żadnych cudów na kiju. Więc Hataka jest ok, Life Color jest ok, oczywiście Vallejo jest jak najbardziej ok. No i teraz tu widzieliście kadłub, co trzeba zrobić, gdzie co wyciąć, przykleić. Ogonek wygląda tak, trzeba go tu wkleić. Tutaj mamy osłonki na tą płozę tylną, więc osłonkę sobie płócienko malujemy na jakiś tam kolor, nie wiem który, nieważne. Zobaczycie, jak będziecie mieli model. Proszę bardzo, osłonka, druga osłonka, silniczek, bzyk i proszę bardzo, no jeszcze nie lecimy. Mamy taki model, śmiesznie wygląda, nie mamy jeszcze kółek. Bardzo fajnie, nie śmieję się, podśmiechujki sobie robię. Nie, posłuchajcie, bardzo fajna instrukcja. Teraz na poważnie. I uwaga, odkryłem maskę. To jest to. To tak. Jak ktoś ma 4/8 ekspercką, no to wie, co to są maski. Tu musimy sobie to wyciąć, żeby pomalować kółko. Na przykład jak pomalujemy na czarno, to na przykład, albo odwrotnie, no któryś z tych elementów przykładamy, żeby nie pomalować go w całości. I ciekawe, czy będzie ta errata. I uwaga, jest jednak tak, tutaj wkradły się błędy, nic specjalnego, po prostu najprawdopodobniej oczywiście musi być to wina komputera, a co? Trzeba wytrasować linię podziału, tutaj, tu i z drugiej strony tu, po prostu uciekł traser w tym momencie i po prostu tak się stało. I mamy tutaj tak samo, proszę bardzo, pozostałe elementy. Jeszcze słyszałem o jednej rzeczy. Zobaczymy, czy to jest prawda. No i lukamy. I powiem wam, że tak. To jest ten jeden kolejny błąd. Jak zwrócicie uwaga, spójrzcie na linię podziału. Tu mamy ogon, jest przecięcie, tu jest, a teraz posłuchajcie, tu też jest, ale tu nie ma i tu nie będzie, czyli jest ok, wszystko jest ok, posłuchajcie. Tutaj te linie, o tu patrzcie, zwróćcie uwagę, o co chodzi z tym trasowaniem. Tu jest, a tu nie ma. Tu nie ma, a tu jest. Ktoś zauważył to wcześniej? Za chińskiego boga, gdyby nie opis Armachobe. Po prostu chłopaki, znaczy chłopak ten, co malował, no, zapomniał. Ale to i tak myślę, że to jest albo wina oprogramowania, albo myszy, albo kablowania jakiegoś, nie wiem co. Może się monitor wyłączył akurat, mrugnięcie nastąpiło.
linia uciekła. A może uciekła po prostu. I teraz wracamy do detalu. Bo tutaj to powiem wam. Wow. No właśnie, z tym wow. Gdzie jest obiektyw? Jest obiektyw. I teraz patrzcie i płaczcie ze szczęścia. Jak jest rewelacyjnie to wszystko zrobione. Cała blacha jest tutaj ryflowana. Super. No patrzcie, cicho. Wyobrażamy sobie, że jest tu ta kreska. Zobaczcie, jak jest to wszystko super zrobione. Powiem wam, robi niesamowite wrażenie. Zwróćcie uwagę tak samo, że tu trochę karabin się wygiął. O, już będzie mój. Zbył nadgięty. Patrzcie, że tu się nic nie piłuje. Nic kompletnie. Czyste odlewy. Wycinamy to tylko w tych miejscach, gdzie wytniemy. Patrzcie, jak jest fajnie zrobiony fotelik pilota. Bardzo ładny profil. Wszystko zrobione zgodnie z dokumentacją. No po prostu coś pięknego. Ale tu jest jakiś poślizg. Ale to tam trochę się świeci. Patrzę, szlicho. Tu się nie świeci. Jak patrzę na to, mam nadzieję, że też widzicie. Jeżeli oglądacie na telefonie, no to może być problem. Lepiej na komputerze. A jak macie jeszcze na telewizorze możliwość oglądania, no to po prostu wrzucajcie. To będzie w HD. Patrz, to jest po prostu miód. To jest wnętrze klatki pilota. Ryfel. Słyszycie? Po prostu coś pięknego. Tak z drugiej strony. Zobaczcie nawet sam silnik. Powiem wam tak. I tak ten silnik w dużej części, żeby nie wiem co robić z tym silnikiem, jakich cudów dokonywać, jakie tu zrobić kable, wszystkie powiedzmy druty. Nie znam się na silnikach. Przepraszam, nie jestem silnikowy. Ale widziałem to, co ludzie robią, to po prostu no, odstawiają dosłownie, silnik budują, tak? No tylko zapalić i brzuch, lecieć. W wielu samolotach widać to. Tu niestety zasłania ta osłona, wchodzi na cały silnik. Bardzo żałuję, dobrze, że niektórzy otwierają, pokazują ten silnik, przy którym zrobili kupę roboty. No posłuchajcie, lepiej od oryginału czasami. Wybudowane właśnie w 7.2, w 4.8 czy też 3.2 silniki są dużo lepiej wyglądają, lepiej widać te elementy na tych plastikowych silnikach zrobionych przez modelarzy. Ale tu mamy jedno, drugie. To są wszystko elementy silnika, to jest zamknięcie, a tu mamy to kolejne. Więc powiem wam tak, no może być problem, jeżeli ktoś sobie zrobi super zapomnienie i zaklei go. No szkoda po prostu. Niech zrobi tak, żeby można było to zdemontować. I patrzcie, jak jest fajnie też koło zrobione. Co prawda nie widać tutaj napisu fabrycznego na oponie. Ale posłuchajcie. To ja teraz widzę z bliska, bo widziałem. Bo widziałem, był napis, tak? Ale chyba jest może na kalkomanii, nie wiem. Tu jest zagłówek pilota. No, czapa z głowy. Powiem wam, czapa z głowy dla Arma Hobby. Odkładam. I teraz uwaga. Jedziemy z kolkami. No standard, Techmod. No. Techmod widzę w Armii Hobby. Techmod rządzi w IBG. Ale dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o modelu Arma Hobby, czyli PZL P11C. Myśliwiec polski z 1000, który no, brał czynny udział w kampanii, przepraszam, w wojnie obronnej. W wojnie obronnej 1939 roku, bo kampanię to przeprowadzał sąsiad z zachodu. A my się broniliśmy. My nikogo nie napadaliśmy i nie czyniliśmy kampanii. No podobną sytuację teraz mamy. Straszne rzeczy się dzieją. Jest mi bardzo przykro, źle, niewygodnie. No, kipię. I jeszcze powinna jedna rzecz być, która mi gdzieś uciekła. Mam nadzieję, że niedaleko. No właśnie, owiewka.
to cały był unboxing właśnie PZL-a. Jest tutaj jeszcze, o właśnie, tu widzę dwie były. Zapomniałbym o jednej rzeczy. Xiaomi na razie. Jedna taka rzecz jest w pudełku. Jakby zabrakło, to ja mam jedną sztukę, o ile ja nie sknocę, bo to jest bardzo mała owiewka. I naprawdę można nieźle sobie malując, powiedzmy to, bo to trzeba pomalować, bo tu nie ma osłony, tak jak na przykład powiedzmy IBG robi, że z blaszki możemy sobie powyginać całą stelaż owiewki, a szkło możemy z kliszy wyciąć i powklejać. Wszystko przezroczyste, idealnie, zero załamania światła. Widzicie, że nawet koloru nie zmienia. Mam nadzieję, że to widzicie. A jak nie widzicie, no przykro mi. I popatrzcie. Paseczki, celowniczek. A tamto to nie wiem, co to jest. Musiałbym teraz troszeczkę podróg. Mamy celownik. Mamy szelki. Mamy pas. Wszystko specjalnie do tej wersji zrobione, bo wiadomo, że 400.01 to jest ta wersja ekspert, czyli taka wypasiona, tam jest inna blacha. No i chyba na tym to skończymy, tak? Nie ma już więcej co do oglądania. Myślę, że to, co widzieliście, jest super. No, oglądaliśmy unboxing, proszę. PZL P11C od polskiej firmy Arma Hobby. Mamy dwie polskie firmy, których nie możemy się wstydzić. Arma Hobby, a druga to wiecie która. Ja niedługo będę robił unboxing ich modelu nowego samolotu na i. Dobra, powiem, posłuchajcie, mamy dwóch wspaniałych producentów. Mamy Arma Hobby, mamy również IBG, które wykonało też PZL-a P11C. Też takie zrobili dwa jakby, jeden taki standardowy zestaw, drugi taki bogatszy, nie, na bogato, jakieś tam dodatkowe rzeczy. Cóż, to jest Sky 1.32. Mam nadzieję, że nie będą konkurować ze sobą nie wiadomo jak. Mam nadzieję, że będą obiorą politykę, produkujemy modele, super, bajer, zawalamy cały świat i niech mówią, no po prostu innych rzucić na kolana trzeba, tak? No rzucić trzeba, pokazać, że po prostu polskie firmy potrafią zrobić najlepsze modele plastikowe w każdej skali. Powiem wam, że nie pogniewałbym się, gdyby powstały te modele w skali to, co produkuje Arma i na przykład IBG w mniejszej skali, na przykład 1.100 albo 1.144. Tak dla jaj po prostu, żeby sobie postawić to na półce, mieć. Niektórzy lubią takie modele albo do gry jakiejś, na przykład Bitwy Lotnicze Września, tak, czy na przykład Bitwy Brytyjskie, Brytyjczyków, czy też nad Pacyfikiem. To bólu pomysłów jest. Dziękuję wam. Na pożegnanie jeszcze raz tutaj. Ja nazywam się Adam Chodorowski. Jestem właścicielem sklepu modelarskiego Tank Models. Mam nadzieję, że te unboxingi, które robię, są coraz lepsze z numeru na numer. Już nie mam takiego cykora. Potrafię rozmawiać z kamerą. Z wami tym samym. Nie uciekam wam wzrokiem. Może was denerwować, może trochę moje poczucie humoru. Taki jestem po prostu. Albo się mnie lubi, albo nie. Dziękuję wam za to, że oglądacie, lajkujecie, piszecie do mnie, co byście chcieli, że dużo rzeczy jest fajnych. Powiem wam, że nie dostaję informacji, co mam poprawić, bo tak czasami oglądam i w tym momencie, albo i popatrzcie, staram się eliminować, ale proszę, tak widocznie mam. To są kręcone filmy na żywca, bez montażu, bez żadnego, nawet make-upu nie mam, posłuchajcie. To nie TVN24 czy jakieś inne, że jestem piękny, ładny, tak wyglądam, tak odbieram modele, jeżeli jest fajny model, będę piał z zachwytu, będę chwalił producenta, a co mi tam, tak? To jest moje zdanie. Jeżeli macie odmienne, uszanuję je, tak jak wy uszanujcie moje. Uważam, że to jest naprawdę godny model. Nie sprawi nikomu problemu. Wiem,
jedna firma i druga firma produkuje, posłuchajcie, PZL-e. Większy wybór modeli PZL oczywiście ma Arma, bo od siódemki poleciała i tam jeszcze wcześniejsze chyba. No i to wszystko, posłuchajcie. Czekam na wasze jakieś pomysły, sugestie, jaki model kolejny mam zrobić, czy może kogoś zaprosić, pogadać z modelarzami innymi, ale to piszcie po prostu na dole w komentarzach, na dole pod filmem będą wszystkie linki, informacje, łącznie z tym, że zapraszam was do sklepu na zakupy tego modelu. Jest. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia.